Witajcie w pierwszym tegorocznym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dziś będę gotował w najstarszej sali bankietowej w Bydgoszczy, zwanej salą cesarską. Ma ponad 120 lat. Wiecie, gdzie to może być? Park Hotelu na bydgoskim Okolu. Przed laty sala cesarska była częścią restauracji Maxa Krygera. Miejsce słynęło z zabaw, bali, wystawnych rautów i koncertów. W końcu Bydgoszcz, jak kiedyś mawiano, była małym Berlinem, największym miastem na wschodzie Prus. Czas zacząć gotowanie. Na dawnych balach na pewno serwowano przepiórkę, czy też polędwica a la Walewska. Na pewno mógłby pojawić się na nim gołąbek z czerwonej kapusty, z kaszą jaglaną, kiełbasą i śliwkami. A teraz pokażę Wam, jak go przyrządzić. Do mojego dania potrzebuję kiełbasę dziadkową. Pokroję w kostkę. Cebulę również pokroję w kostkę. Na patelnię włożę łyżkę masła. Masło się roztopiło, cebula ląduje na patelni. Śliwkę suszoną pokroję w drobne paski. Czas na kiełbasę dziadkową. Aby ją lekko osłodzić, od razu dorzucę suszoną śliwkę. Teraz to chwilę posmażę. W międzyczasie oskubię tymianek z liści. Cebula już cudownie pachnie. Wędzony zapach kiełbasy unosi się dosłownie wszędzie. Wcześniej ugotowałem kaszę jaglaną. Dorzucę na patelnię. Jeszcze łyżeczka masła, aby połączyła wszystkie składniki. Sól morska, czarny pieprz, majeranek. Kasza uwielbia tą przyprawę. I odrobina imbiru. Tak przygotowane składniki umieszczę w misce. To jest czas, kiedy mogę dodać jajko. Całość dokładnie wymieszam. Kasza jest jeszcze ciepła, więc jajko lekko zaczyna się ścinać i doskonale łączy moją masę. Natka pietruszki. I gotowe. Wcześniej ugotowałem liście czerwonej kapusty i całość nadzieję przygotowanym farszem. Ważne, aby ściąć te grube części kapusty. Chciałbym, aby moje głąbki były dosyć małe. W środek nałożę nadzienie z kaszy i kiełbasy dziadkowej. Zawinę bardzo dokładnie. Kapusta już jest prawie miękka, więc na pewno gotowanie zajmie tylko chwilę. Na patelnię włożę łyżkę masła. Tą część, która jest zamknięta, włożę do mąki. I tą stroną ułożę na patelni. Do smażących się gołąbków wkroję cebulę, kminek, świeże gałązki tymianku, suszone śliwki, ich nigdy za wiele, ale wrzucę je w całości. Skórka ze świeżo otartej pomarańczy. Odrobina soli. No i czarnego pieprzu. Lubię aromat kiełbasy dziadkowej. Kawałek, który mi został, również dorzucę do sosu. Całość podleję wodą. Zanim gołąbki się uduszą, mamy chwilę na spacer. Opowiem Wam, gdzie kiedyś bawili się bydgoszczanie, bo sala cesarska to nie było jedyne takie miejsce. Dziś niewiele osób pamięta, że pod koniec XIX wieku w Bydgoszczy znajdowało się aż 20 zespołów restauracyjno-rozrywkowo-teatralnych typu establishment. Życie towarzyskie kwitło także nad kanałem bydgoskim. Przy każdej ze śluz otwarto mniejszą lub większą restaurację. Ale największy kompleks rozrywkowy mieścił się przy ulicy Świętej Trójcy. Koncertowała w niej również wiedeńska orkiestra pod dyrekcją Eduarda Straussa. Trochę dziś wieje, wracam do mojej ciepłej kuchni pogotować. Moje gołąbki są gotowe tak jak chciałem. Sos zagęszczę tylko masłem. Bardzo mocny, aromatyczny, od śliwek, pomarańczy. Na koniec natka świeżo pokrojonej pietruszki. Na talerz ułożę mój gołąbek. Wokół położę suszone śliwki, już bardzo mięciutkie, ponieważ długo się gotowały. Kiełbaskę dla towarzystwa. I moje danie godne sali cesarskiej i jej gości. Gotowe, smacznego. Na zakończenie opowiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, a właściwie legendę.
Przed laty na polowanie do Puszczy Bydgoskiej przyjechał z Berlina hrabia Carlo von Karmen i zatrzymał się u Maxa Krygiera. Pewnego ranka wyszedł na spacer. Spotkał nad kanałem młodą praczkę. Hrabia natychmiast zakochał się w kobiecie piorącej obrusy. Kobieta natychmiast uciekła, widząc przyglądającego się jej mężczyznę. Następnego dnia mężczyzna ponownie spotkał praczkę. Tym razem wnosiła do sali cesarskiej tacę z dziczyzną. Chciał do niej podejść, ale nagle zrobiło się zupełnie ciemno. Nad głową hrabiego ze świstem przeleciała strzała i utkwiła w ścianie sali cesarskiej. Następnego dnia dziennik bydgoski donosił, że z posągu uczniczki zniknęła strzała, a kobieta też zniknęła. Hrabia i jego wybranka odnaleźli się dopiero po roku. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.